Witaj na kanale Autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co cię spotkało i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23@gmail.com. Czy narcyz jest opętany? Czy narcyz jest kontrolowany przez demona, czy złe siły, złe duchy? Kiedy obserwujesz niektóre zachowania narcyza, to możesz łatwo się pomylić. Możesz myśleć, że jest opętany przez demona, diabła czy inne złe siły. Nie ma żadnego sposobu, nie ma żadnej metody, by udowodnić, że narcyz jest opętany. Są jednak pewne cechy, które mogą sugerować, że tak jest, że jest to możliwe. To niesamowite, że tak wiele osób potwierdza to, co zamieszczam w swoich publikacjach. Tak jakby każdy doświadczał tego samego, niezależnie z jakiej części kraju czy świata są to osoby. Wszyscy doświadczają tego samego. Od toksycznych, zaburzonych jednostek. Jest to wystarczające, by ktoś mógł uwierzyć, że narcyzi są opętani. A kiedy doświadczasz narcystycznego szału, złości, furii, wielkich pokładów nienawiści, to sprawia, że myślisz, że wewnątrz musi być jakiś demon. Czasami narcyz będzie na ciebie naciskać, będzie cię stawiać pod ścianą, prowokować, tak by tylko wydobyć z ciebie określoną reakcję. Robi tak, by później mógł wskazać palcem na ciebie, by mógł powiedzieć, że to ty jesteś problemem. To pomaga narcyzowi utrzymać jego fałszywy wizerunek. Pomaga to narcyzowi wyzbyć się wstydu, przerzucić winę i odpowiedzialność na ciebie. Niektóre ofiary narcyza mogą nawet czuć się tak, jakby same były opętane, kontrolowane przez demona czy jakieś inne złe siły. To tak, jakby coś przejmowało kontrolę nad naszym ciałem, nad naszym umysłem. Możesz nie być do końca świadomy tego, co robisz. Czasami możesz nawet nie pamiętać tego, co zrobiłeś. Mogłeś tego doświadczać wielokrotnie przez jakiś okres czasu, a następnie powracałeś do normalnego stanu. Możesz myśleć, możesz czuć, że zostałeś opętany, że ktoś cię kontroluje. Jakbyś utracił kontrolę nad swoim ciałem, duszą i umysłem. Kiedy narcyz znęca się nad tobą, stosuje przemoc, różnego rodzaju manipulacje, to możesz reagować na przemoc w różny sposób. Możesz na niego krzyczeć, możesz go obrażać, możesz nawet dopuścić się przemocy fizycznej. Na tym polega narcyz. Na to czeka, tak by mógł dalej znęcać się nad tobą. Bez ponoszenia odpowiedzialności za to, co zrobił. Kiedy reagujesz na przemoc narcyza, to możesz myśleć, że jesteś opętany. Możesz czuć się tak, jakbyś nie zachowywał się w zgodzie ze sobą. Tak jak się zwykle zachowujesz. Możesz robić takie rzeczy, których normalnie nigdy byś nie zrobił. Nigdy o nich nie myślałeś. Nigdy ich wcześniej nie robiłeś.
Najprawdopodobniej dzieje się tak, ponieważ wtedy, w danej chwili, jesteśmy w trybie przetrwania. Jest to stan, w którym narcyz jest cały czas. W naszym mózgu znajduje się kora czołowa, inaczej mózg współczesny, oraz tyłomózgowie i rdzeń, inaczej mózg pierwotny. Kora czołowa jest odpowiedzialna za rozwiązywanie problemów, pamięć, język, ocenę, kontrolę impulsów i rozumowanie. Mózg pierwotny jest odpowiedzialny za instynkt i przetrwanie. Większość mózgu narcyza skupia się na przetrwaniu. Kiedy narcyz doświadcza narcystycznej rany, rany na jego ego, wtedy jest w trybie przetrwania. Wtedy robi wszystko, co może, by chronić swoje kruche ego, fałszywą tożsamość. Dlatego po narcystycznej ranie mamy zwykle do czynienia z wściekłością narcyza. Ma słabo rozwinięty ośrodek myślenia, co sprawia, że jest zależny od układu limbicznego, kiedy rozpoznaje problem, kiedy odpowiada. Układ limbiczny jest powiązany z emocjami. Emocje są bardziej dominujące w mózgu narcyza. Dominującymi emocjami u narcyza są wstyd i strach. Narcyz boi się tego, że jego wstyd może zostać odkryty. Narcyz wstydzi się samego siebie. Wstydzi się własnej egzystencji. Wstyd u narcyza rozwinął się z powodu jego doświadczeń w dzieciństwie, kiedy miał do czynienia z przemocą, z zaniedbaniami ze strony rodziców lub opiekunów. Kiedy narcyz doświadczał z ich strony przemocy, zaniedbań, to także mógł doświadczać jakiegoś rodzaju nagrody lub pochwały. Być może z powodu wyników w nauce, osiągnięć sportowych, mógł być też podziwiany, chwalony przez kogoś innego, być może drugiego rodzica. Wtedy narcyz nauczył się, że są dwie skrajności. Albo ma do czynienia z zaniedbaniem i przemocą, albo z nagrodą, podziwem i zachwytem. Oczywiście wolał nagrodę, wolał pochwały i zachwyt, lub przynajmniej jakąś formę uwagi. Było to lepsze od zaniedbania, od przemocy. Narcyz chce uwagi, chce atencji, chce czuć się tak, jakby zasługiwał na podziw, na uznanie, na nagrodę. W głębi jednak w to nie wierzy. Narcyz nie wierzy tak naprawdę w to, że zasługuje na przywileje, na specjalne traktowanie. W dalszym ciągu czuje się bezwartościowy, niegodny. Czuje się tak, jakby nie zasługiwał na szacunek, na uwagę. To tworzy dysonans poznawczy, sprzeczne przekonania w jego umyśle. Tak więc teraz narcyz jest w trybie ciągłej walki. Ciągle zmaga się z tym, by zapobiec jego uczuciom związanym z byciem nic nieznaczącym, byciem bezwartościowym. To niekończąca się bitwa. Wojna, która ma miejsce w jego głowie, w jego mózgu. Kiedy tylko jesteś w otoczeniu narcyza, to projektuje to na ciebie. Stara się chronić przed wstydem za pomocą wielkościowych urojeń, wspaniałości, wyjątkowości, bycia najlepszym. To fałszywe, wyolbrzymione poczucie bycia imponującym, czy to poprzez wygląd, styl, czy cokolwiek innego. To fałszywe, wyolbrzymione poczucie bycia lepszym od innych. Narcyz robi wszystko, co może, by się chronić, by przetrwać, by utrzymać iluzję fałszywej tożsamości, by utrzymać to
fałszywe przekonanie o tym, jaki jest wybitny. Wtedy jednak pojawiasz się ty i zaczyna się konfrontacja, wymiana zdań, kłótnia, niewygodne pytania, oskarżenia, a to zagraża jego poczuciu wyjątkowości. Dlatego wtedy narcyz zrobi, co tylko może, by się chronić. Wtedy możesz zaobserwować u niego strach, który następnie przekształca się w złość, tak byś nie był w stanie zauważyć wstydu. Narcyz nie chce, byś zauważył u niego wstyd. Sam też nie chce tego zobaczyć ani poczuć. Próbował się z tym uporać od dzieciństwa. Kiedy tylko jesteś w otoczeniu narcyza, kiedy tylko dochodzi do konfrontacji, to wstyd wypływa na powierzchnię, powraca. Narcyz usiłuje go odepchnąć, by nie musiał się z nim zmierzyć. Dlatego ludzie myślą, że to demoniczne. Dlatego myślą, że taka jest charakterystyka demona lub innych złych sił. Demony czy inne złe siły i ludzkie przekonania z nimi związane pojawiły się zanim mieliśmy wiedzę psychologiczną, zanim mieliśmy możliwości, by przeprowadzać różnego rodzaju testy i badania. Wtedy ludzie po prostu usiłowali odnaleźć w tym jakiś sens. Próbowali sobie wytłumaczyć coś, czego nie rozumieją. Dlatego tworzono różnego rodzaju historie, opowieści, mity, miejskie legendy. W ten sposób próbowano to zrozumieć. To nie oznacza, że narcyz nie jest opętany przez demony. Na dzień dzisiejszy nie mamy wystarczających dowodów, by to potwierdzić. Narcyz żyje w trybie przetrwania, kiedy dochodzi do konfrontacji. Niezależnie od tego, kto zaczyna, to narcyz walczy o swoje przetrwanie. Nie odbieraj tego osobiście, ponieważ to nie ma nic wspólnego z tobą. Narcyz czuje się zagrożony. Boi się tego, że możesz go zdemaskować. Narcyz boi się tego, że możesz ujawnić wstyd, którego próbował pozbyć się przez całe życie. Polub. Kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Udostępnij. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23@gmail.com. Możesz wesprzeć kanał, wysyłając darowiznę. W tym celu skontaktuj się poprzez e-mail. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.